No i zaczynamy za chwilę konserwę. Dziś nie ma kreatora, bo jest chory, ale jestem ja i zaprosiłem na nasze fale Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Opowie nam o tym, że powstania wcale nie były szaleństwem, co nam próbują sugerować różne media. A drugim gościem jest Seweryn Szwarocki w drugiej części audycji, który powie nam o rozwoju państwa socjalnego, tak zwanego państwa dobrobytu, czy państwa opiekuńczego, co powinno się tłumaczyć raczej jako państwo nadopiekuńcze. Zaczynamy. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza niepewność. Śpiewa piosenka, że walczał z tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. Ty uważasz, że jesteśmy to zginęliście, to niech pomyśl, że to nie ja. Pomóżmy Walencie lepiej to zrobić. Odkiem się powiedzą. No możecie na tym programie. No i panie, i kto za to płaci? Precz z komuną, teraz i na wieki. Zdaje się, że widziałem kotecka. O tak, na pewno widziałem kotecka. I jako się rzekło, w pierwszej części audycji na naszych falach wystąpi Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Witamy serdecznie. Dzień dobry. I porozmawiamy o Powstaniu Styczniowym. Dzisiaj jest 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Chwała bohaterom, którzy stanęli do nierównej walki z Imperium Rosyjskim. Jakie były przyczyny powstania narodowego w styczniu 1863 roku? Bezpośrednią przyczyną była oczywiście branka, ale cały narastający ruch narodowy był wynikiem splotu rozmaitych okoliczności. Po pierwsze, dorosło nowe pokolenie, które nie pamiętało już bezpośrednio jako osobistego doświadczenia klęski powstania listopadowego, natomiast pamiętało o jego spuściźnie czy testamencie. Po drugie, Rosja przegrała wojnę krymską, toczoną w latach 1853-56 i tym samym osłabiona, weszła w okres tak zwanej odwilży posewastopolskiej od twierdzy krymskiej, rosyjskiej Sewastopol, która była ośrodkiem ciężkich walk w czasie owej wojny. Odwilży, która w Rosji rozbudziła, czy w całym Imperium Rosyjskim właśnie rozbudziła nastroje czy nadzieje na reformy liberalizujący system samodzierżawia. Po trzecie, sytuacja międzynarodowa zdawała się sprzyjać. Proszę pamiętać o tym, bo to często tak nam się wydaje, że naiwni Polacy wierzyli w pomoc zagranicy i nie mając do tego żadnych podstaw. Otóż po pierwsze, właśnie dopiero co
Rosja została pobita przez Francję i Wielką Brytanię, które wystąpiły w obronie Imperium Osmańskiego, Turcji. Tam oczywiście w tej koalicji była jeszcze Sardynia, która przyłączyła się do Francji w nadziei, że Francja z kolei pomoże jej pobić Austrię i zjednoczyć Włochy. I rzeczywiście tak było w 1859 roku. Wojska Napoleona III francuskie wraz z włoskimi czy sardyńskimi w bitwach pod Magentą i Solferino rozbiły armię austriacką. A zatem to nie było tak, że wyobrażano sobie naiwnie, że wspólnota ideowa czy braterstwo ludów spowodują, że ktoś przyjdzie z Polsce z pomocą, chociaż nikomu nigdy nic takiego się nie przytrafiło. No, trudno było z całym przekonaniem powiedzieć, że Turcy są bliżsi Francuzom, czy że Włosi byli wierniejszymi sojusznikami Francuzów niż Polacy w czasach napoleońskich, albo że też te wojny były jakieś pozorne i lekkie, wprost przeciwnie, to były ciężkie wojny i ta francusko-brytyjsko-sardyńsko-turecka przeciwko Rosji, w której Rosja została pobita, i ta francusko-włosko-austriacka, która doprowadziła do realizacji jednego z postulatów ruchów narodowych Europy XIX wieku, jakim było wyzwolenie i zjednoczenie narodowe Włoch, czyli Risorgimento, czego symbolem był Victor Emmanuel i Garibaldi. A zatem dwóch spośród trzech polskich zaborców zostało świeżo pobitych przez czy to koalicję z udziałem Francji, czy samą Francję, bo w wojnach o Risorgimento włoskie jednak Francja była czynnikiem rozstrzygającym. Ta postać fikcyjna oczywiście, ale myślę, że znana naszym słuchaczom, jak był Rzecki, marzący wciąż o przybyciu Napoleona do Polski, nie była zatem postacią niespotykaną w tamtej epoce. Część Polaków miała takie, jak już dziś wiemy, złudzenia, ale jak widać, one nie były zupełnie oderwane od realiów międzynarodowych i trudno mieć do ówczesnych ludzi pretensje, że poszukując jakiejś nadziei, żywili się takimi właśnie przykładami nadziei zrealizowanych. No i wreszcie też przyczyną była skala ucisku rosyjskiego i to, jak sytuacja rozwijała się bezpośrednio w ostatnich latach przed powstaniem, począwszy od roku 1860. A zatem wchodzimy w sferę rozważań na temat dziedzictwa historycznego, które w pewnych uwarunkowaniach staje się czynnikiem wręcz rozstrzygającym, albowiem ruch, który doprowadził do wybuchu powstania styczniowego, obok tych czynników, o których mówiłem, czyli osłabienia Rosji w wojnie krymskiej, nadziei na przetasowania europejskie, których świadkami Polacy byli w innych częściach kontynentu, rozpoczęty został na bazie okrągłych rocznic powstania listopadowego. 29 listopada 1860 roku, w 30. rocznicę wybuchu powstania, w Warszawie na Lesznie pod klasztorem karmelitów zebrał się tłum ludzi modląc się za ofiary poprzednich prześladowań rosyjskich. Klasztor karmelitów był więzieniem rosyjskim w czasie powstania listopadowego i przed nim. I jeden z uczestników, Karol Nowakowski, zaintonował tam pieśń Boże coś Polskę, tłum podchwycił tą pieśń. No i tak zaczęło się przebudzenie moralne Polaków. Tak się złożyło, że także w tamtym okresie zmarła wdowa po generale Sowińskim, tym słynnym obrońcy Woli, poległym na szańcu w kościółku na Woli generale z drewnianą nogą. Pogrzeb generałowej Sowińskiej był też wielką manifestacją patriotyczną, a później rocznice z wojny polsko-rosyjskiej 1825 lutego wóz z jakimś tam ładunkiem, mniejsza o to jakim, niepozornym powiedzmy, nie zwracającym uwagi, zajechał przed kościół w Warszawie i później zrzucono ten ładunek, a spod niego wydobyto sztandary narodowe z orłem, pogonią i archaniołem i rozpoczęto demonstrację w rocznicę Bitwy Grochowskiej, Olszynki Grochowskiej. Jeden z tych sztandarów został przez Rosjan porwany, w związku z czym uczestnicy poczuli wstyd i żeby zmyć tę hańbę porzucenia sztandaru, spotkali się 27 lutego w podobnej manifestacji. Wtedy padły pierwsze strzały, było pierwszych 5 poległych i no, sprawa zaczęła mieć wymiar śmiertelnie poważny. Skoro zaczęli ginąć ludzie, no to przestały to być żarty i
jednocześnie nastąpił gwałtowny wzrost emocji. No, wojsko rosyjskie strzelało do śpiewających pieśni religijne nieuzbrojonych cywilów na ulicach Warszawy. I trudno było, żeby nie wywołało to jakiegoś przełomu moralnego. Po owej śmierci pierwszych pięciu poległych 27 lutego 1861 roku nastąpiły tak zwane polskie dni, trwające aż do 8 kwietnia, w trakcie których nastąpił absolutny przewrót moralny. Ludzie się poprzebierali w stroje narodowe, stały się modne konfederatki, czapki, rogatywki, czamarki, nawiązujące tradycją do strojów szlachty polskiej, przypominające zatem potęgę dawnej Rzeczypospolitej, i cała masa demonstracji i mszy za ojczyznę, także biżuteria narodowa z motywami martyrologicznymi, czy to orły w koronach cierniowych, czy na krzyżu przybite, czy kajdany zamiast bransolet. To wszystko trwało aż do 8 kwietnia, kiedy z kolei też na skutek pewnego błędu władz rosyjskich czy administracji cywilnej, na której czele stał już wówczas margrabia Aleksander Wielopolski, wprowadzono nowe rozporządzenie, na mocy którego po trzykrotnym uderzeniu w werble, które miało być sygnałem do rozejścia się dla tłumu, wojsko miało strzelać, czy miało prawo strzelać. Otóż do momentu tego wydania tego rozporządzenia uderzenie w werble oznaczało wezwanie do zgromadzenia się w celu ogłoszenia czegoś. Proszę pamiętać, że to była epoka, kiedy nie było megafonów, radia, telewizji i tak dalej. W związku z czym dekrety władzy ogłaszane były przez specjalnych heroldów na rynkach, na miejscach publicznych, może tak powiedzmy, przez głośne odczytywanie i później przybijanie oczywiście takich obwieszczeń. I żeby zainteresować tłum i poinformować, to poprzednio właśnie sygnał uderzenia w werble był sygnałem do zgromadzenia, a nie do rozejścia się. W związku z tym, kiedy 8 kwietnia odbywała się kolejna manifestacja patriotyczno-religijna i kiedy wojsko zgodnie z nowym rozporządzeniem uderzyło w werble, tłum zamiast się rozejść, to zgęstniał, bo ten głos werbli przyciągnął kolejnych ludzi czekających na to, co będzie ogłoszone. Tymczasem po trzecim uderzeniu w werble wojsko otworzyło ogień rotowy do zgromadzonego tłumu na Placu Zamkowym w Warszawie pod kolumną Zygmunta i zginęło od 100 do 300 osób, zostało zastrzelonych w centrum Warszawy. Na dodatek ci ludzie nie rozbiegli się, jakby na to wskazywał instynkt samozachowawczy, tylko po pierwszej salwie uklękli na bruku ulicy i zaczęli się modlić. I wojsko strzelało do tych modlących i śpiewających się ludzi. Był to też moment, kiedy symbolicznie nastąpiło włączenie Żydów polskich do politycznego narodu polskiego. To oczywiście na dłuższą historię się nadaje, ale proszę pamiętać o tej tradycji ukazanej przez Mickiewicza, tradycji Jankiela. Chodzi o tych Żydów, którzy żyli na obszarze Rzeczypospolitej od wieków i wtedy w dobie powstania styczniowego zaczęli podlegać silnym procesom polonizacji przez powstanie przerwanym, albowiem ukaz carski, później ograniczający strefę osiedlenia ludności żydowskiej do guberni należących do obszarów dawnej Rzeczypospolitej i Taurydy, czyli Hanatu Krymskiego dawnego, spowodował napływ masy Żydów rosyjskich, nie znających języka polskiego, mówiących po jidysz i po rosyjsku, odbieranych jako element wrogi czy osłabiający spoistość Polski, i ustał proces asymilacji Żydów. Ale wtedy, w 1961 roku jeszcze nie, to był raczej szczyt tych propolskich sympatii w owym środowisku, i to właśnie 8 kwietnia zamanifestowane zostało w ten sposób, że jeden z uczestników demonstracji, kiedy krzyż niesiony w procesji przez Karola Nowakowskiego upadł na ziemię, bowiem on został obalony przez kozaka, ów Żyd Michał Landy podniósł ów krzyż, który w tym momencie był nie tylko, czy może nawet nie tyle symbolem religijnym, co symbolem narodowym, po czym został zastrzelony przez Rosjan. I to też oczywiście pamiętano, to nie było wszystko anonimowe i to poczucie zjednoczenia stanów politycznego narodu polskiego, stanów w takim rozumieniu jeszcze XVIII-wiecznym niemalże, gdy mówiono o szlachcie, mieszczaństwie, Żydach i chłopach, którzy wszyscy razem stanowili stany narodu
polskiego czy Stany Rzeczypospolitej. W tym przypadku to jest ostatnio modne, ale słuszne określenie powstania styczniowego jako ostatniej wojny I Rzeczypospolitej. To było zademonstrowane także w taki właśnie krwawy sposób 8 kwietnia. Oddawanie salw do tłumów modlących się w centrum Warszawy nie było czymś, co można było, nad czym można było przejść do porządku dziennego i powiedzieć, no tak, trudno, no to już tak teraz będzie. Tak? Więc rozpalenie emocji narodowych po czymś takim było bardzo poważne. Manifestacje przeniosły się do kościołów i tam odbywały się msze za ojczyznę. To jest stara tradycja, nie tylko z stanu wojennego, który jeszcze pewnie większość Polaków pamięta, ale właśnie z tamtego okresu, z powstania styczniowego, czy sprzed powstania styczniowego. Skończyły się wprawdzie polskie czasy, bowiem zakazano strojów narodowych, a nawet zakazano żałoby. Kobiety, które nosiły żałobę, musiały mieć przy sobie specjalne dokumenty wydane przez władze rosyjskie, uprawniające do noszenia żałoby po bliskich zmarłych krewnych. Inaczej traktowano to jako występek polityczny, czy przestępstwo polityczne i policjanci stójkowi rosyjscy zrywali suknie z kobiet na ulicach miast, co też proszę pamiętać o XIX-wiecznej obyczajowości. To wszystko było niezwykle drażniące dla opinii publicznej i oczywiście nie odbywało się bez nadużyć. 17 października 1861 roku przypadała rocznica śmierci Kościuszki. I w tę rocznicę również zamówiono w warszawskich kościołach mszę za ojczyznę, po czym nastąpił w nocy 17 października szturm wojska rosyjskiego na kościoły, w tym na katedrę świętego Jana w Warszawie, w której aresztowano ponad 1000 mężczyzn i zamknięto w Cytadeli. Proszę pamiętać, że Warszawa wtedy liczyła 120 tysięcy ludzi, więc wyobraźmy sobie, że dziś w Warszawie aresztowano by porywając z kościołów 10 tysięcy modlących się mężczyzn. To były te proporcje. I to przerwało pewien stan, nazwijmy to tak, uniesienia moralnego, kiedy to wydawało się Polakom, że ponieważ mamy rację i wszyscy chcemy tego, co chcemy, jak powiedział Zamoyski w rozmowie z rosyjskim dygnitarzem, kiedy ten wzniósł toast, chcąc wykazać się znajomością obyczajowości staropolskiej, powiedział, kochajmy się, na co Zamoyski odpowiedział, oui, oui, mais chacun chez soi, czyli tak, tak, ale każdy u siebie, w sensie każdy u siebie w domu niech się kocha. Na pytanie, co jeszcze mogą Rosjanie zrobić w zakresie liberalizacji systemu w Królestwie Polskim, odpowiedział, idźcie sobie stąd. Więc to zjednoczenie wszystkich warstw i klas narodu w dążeniu do niepodległości, także rocznice zbliżające się Unii Horodelskiej 2 października, doszło do wielkich manifestacji, procesje szły z Królestwa nad Bug i z Zabuga też do Horodła i tam usypano kopiec dla upamiętnienia Unii Polsko-Litewskiej z 1413 roku, tej Unii, w której przywileje i herby rycerstwa polskiego rozciągnięte zostały na bojarów litewskich. Tu proszę pamiętać o tym, że litewski znaczy wówczas co innego niż dziś. Wielkie Księstwo Litewskie było państwem wschodniosłowiańskim. To był żywioł etniczny dominujący w tym państwie. To byli Rusini, dzisiejsi Białorusini czy Ukraińcy. Litwini stanowili wąską i szybko się rutenizującą warstwę rządzącą. A zatem to była manifestacja jedności Litwy historycznej, Królestwa Polskiego, czyli Korony i Rusi pod owym symbolem pieczęci rządu narodowego, który właśnie po tych wydarzeniach był utworzony pierwotnie jako komitet miejski, ale te rozprawienie się z modlącymi w kościołach zamknęło okres wiary w to, że siłą ducha zwyciężymy, bo mamy rację i jesteśmy zjednoczeni moralnie jako cały naród. Uznano, że na przemoc trzeba odpowiadać przemocą i tym samym po październiku 1861 roku zaczęło się tworzyć tajemne państwo polskie. Pierwsze w historii państwo podziemne, drugie mieliśmy w czasie II wojny światowej, z własnym najpierw komitetem miejskim, który w momencie wybuchu powstania przekształcił się w rząd narodowy, ale z innymi służbami także, z żandarmerią narodową, ze służbą podatkową, zbierającą fundusze na rzecz państwa podziemnego, z sądami, z prasą i tak dalej. To nie była jakaś drobna organizacja spiskowa, tak jak to jest przyjęte w historiografii polskiej, było to polskie państwo podziemne.
którego celem było przygotowanie akcji zbrojnej. Na dodatek Rosjanie poważnie się przerazili, albowiem po owym zbezczeszczeniu kościołów przez wojsko był pierwszy w historii świata, o ile mi wiadomo, nie spotkałem się nigdzie z czymś takim, strajk kościelny. Duchowni w Polsce na znak protestu przeciwko profanacji świątyń zamknęli kościoły. A to była epoka, w której jeszcze pamiętano wydarzenia epoki napoleońskiej jako wydarzenia nie takie zupełnie odległe, tylko historyczne. Pamiętano zatem, że Napoleon u szczytu swojej potęgi, doprowadziwszy wbrew swojej woli oczywiście do wojny religijnej na Półwyspie Iberyjskim, do powstania chłopów hiszpańskich przeciwko Napoleonowi pod wodzą księży, nie był w stanie stłumić tego ruchu. Oczywiście, że Hiszpanom pomagali Anglicy, ale skala gerilli hiszpańskiej przeciwko największemu mocarstwu u szczytu jego potęgi, czyli napoleońskiej Francji, robiła wrażenie. I rosyjski gubernator Gorczakow obawiał się, że coś podobnego może nastąpić w Królestwie Polskim, że oto tym atakiem na świątynię nieopatrznie sprowokowano sytuację, która stanęła na krawędzi wojny religijnej. I o ile wojnę etniczną, narodową w ówczesnym spojrzeniu dotyczącą konfliktu Imperium Rosyjskiego ze szlachtą polską, bowiem chłopi byli nadal pewną masą etniczną, ale dopiero walczono o ich duszę. Ruch Narodowy Polski starał się rozszerzyć świadomość narodową polską na tę warstwę, a rząd rosyjski temu przeciwdziałał. O tyle ustawienie tej sprawy jako konfliktu religijnego przesądzałoby rzecz w sensie antyrosyjskim, więc no, nie waham się użyć słowa, że niemalże panika nastąpiła w obozie rosyjskim po tym kroku duchowieństwa polskiego manifestującego wyraźnie poparcie dla ruchu narodowego i obawy, że w ten sposób sprowokowano wojnę religijną, która będzie po prostu trudna do wygaszenia, do stłumienia. No i wreszcie ostatnim, po całym roku, bo jeszcze trzeba by wszystkie wydarzenia 62 roku mówić, na co nie mamy czasu, to był okres rozwijania się struktur podziemnego państwa polskiego, udział w nim oficerów armii rosyjskiej Polaków, jak Jarosław Dąbrowski na przykład, czy Zygmunt Padlewski, czy później Zygmunt Sierakowski, ale także przedstawicieli innych narodów dawnej Rzeczypospolitej, jak Andrii Potiebniak, który był Ukraińcem. On często w PRL-u był ukazywany jako rosyjski oficer zaangażowany w powstanie, ale to nie był Rosjanin, to był Ukrainiec. Poległ w bitwie pod Skałą, a także sławny z tego, że dokonał zamachu na Lidersa, generał-gubernatora rosyjskiego, częściowo skutecznego. Ciężko go zranił, ale nie zabił. Byli także spiskowcy jak Arnhold Śliwiński i Rostowski, z których pierwszy był Łotyszem, drugi Ukraińcem, a trzeci Polakiem. Oficerowie armii rosyjskiej rozstrzelani za współpracę z Polakami. Organizacja przerzucała się także na Litwę, w sensie spisku, znaczy struktur państwa podziemnego. I dla jej stłumienia, dla sprowokowania, czy to przez wczesnego wybuchu, czy dla rozbicia siatki, stojący na czele tak zwanych realistów, margrabia Aleksander Wielopolski, mówię tak zwany dlatego, że to jest częsty błąd w rozważaniach na temat tego, czy mieliśmy do czynienia z konfliktem romantyków z jednej strony, jak rzekomo w każdym polskim powstaniu, a z drugiej trzeźwych realistów, to podobno właśnie Wielopolski powiedział, że dla Polaków można zrobić wiele, ale z Polakami nic, to tu powstaje bardzo istotne pytanie. Dlaczego Rosjanie zdecydowali się rozmawiać z Wielopolskim w latach 1861, 62, 63, a nie rozmawiali z nim powiedzmy w 58 albo 7, albo nie w 70? Otóż lojaliści i realiści są potrzebni dla rządu najezdniczego tylko wtedy, kiedy istnieją radykałowie, których trzeba spacyfikować. Kiedy nie ma radykałów, nie ma powodu rozmawiać z realistami. Więc sam fakt politycznego istnienia obozu realistów zawsze jest związany z tym, że jest dla nich alternatywa i to wymusza ustępstwa. Bez owych szalonych niepodległościowców nikt by z nimi nie chciał rozmawiać, bo po co? Skoro nie byłoby zagrożenia buntem. I otóż margrabia Wielopolski wymyślił, że dla stłumienia ruchu należy przeprowadzić brankę do wojska rosyjskiego. Ta branka
która zresztą odbywała się w okresie panowania rosyjskiego wielu, wielu lat już, była przymusowym poborem, ale nie powszechnym, tylko zwykle losowanych rekrutów. W tym przypadku rekruci nie mieli być losowani, tylko mieli być powołani do wojska rosyjskiego na bazie list proskrypcyjnych sporządzonych pod kątem wybrania najaktywniejszej i podejrzanej o działalność patriotyczną młodzieży. Prankę przeprowadzono w nocy 16 stycznia 1863 roku, wybierając z Warszawy około 1200 młodych ludzi. Wcześniej istotna ich część wyszła do Kampinosu właśnie, żeby uniknąć branki. Trzeba pamiętać, że służba w wojsku rosyjskim trwała wówczas od 15 do 25 lat i od 30 lat Rosja toczyła wojnę na Kaukazie przeciwko, jak łatwo zgadnąć, Czeczeńcom i Czerkiesom. To stąd w pieśni powstańczej słowa za ojców, braci, kości wielejące w Sybiru śniega wśród Kaukazu skał. A zatem ci ludzie, którzy wyszli do lasu, do Kampinosu, nie stali przed wyborem, czy iść na przyjęcie do przyjaciół czy rodziny, na herbatkę z konfiturami, czy posłuchać, jak panny grają na klawikordach, czy też iść do powstania. Oni stali przed wyborem, czy iść w soldaty na 25 lat, bić się z Czeczeńcami i Czerkiesami, albo gdzie tam ich jeszcze car rzuci, w rosyjskim mundurze jako rosyjscy żołnierze. Śmiertelność wśród rekrutów z Królestwa Polskiego w latach 1831-1863 wynosiła 75%, to znaczy spośród tych ponad 300 tysięcy ludzi, których Rosjanie wybrali z Polski między powstaniami, przeżyło 25%, z których wróciło do kraju chyba 3%, bo ci, co przeżyli, to z naszej części łagieru rusyfikacji gdzieś tam się rozproszyli. A zatem alternatywą dla pójścia z bronią do lasu i rozpoczęcia walki było pójście w soldaty rosyjskie na 25 lat, na ćwierć wieku. A to nie jest wybór pozostawiający wiele wątpliwości. Myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy. Jeśli zatem z Warszawy wybrano 1200 ludzi do 1800, takie są obliczenia, na, jak powtórzę, 120 tysięcy ówczesnych mieszkańców stolicy, no to wyobraźmy sobie, co by było, gdyby dziś z Warszawy wybrano od 12 do 18 tysięcy młodzieży, najaktywniejszych studentów, ludzi najbardziej znanych w swoich środowiskach, wcielono do wojska rosyjskiego i wysłano do Czeczenii. Czy poszliby po Tulnię, czy może poszliby do Kampinosu? I to myślę, że jest istotna odpowiedź na temat bezpośredniej przyczyny wybuchu, bo no, trudno mieć, w ogóle trudno się dziwić, że ci ludzie podjęli taką decyzję, bo niby jaką mieli podjąć. Te wszystkie opowieści o romantyzmie Polaków są zupełnie oderwane od rzeczywistości, w tym oczywiście rozumieniu negatywnym, bo nie jest tak, że te ruchy nie miały również elementu romantycznego, ale tam, gdzie on był elementem jedynym, jak w 1846 w Krakowie, to skończyło się na drobnym ruchu i później rzezi galicyjskiej, rabacji Szeli. Powstania nie wybuchają bowiem wtedy, kiedy paru piękno duchom się to przyśni. Wybuchają wtedy, kiedy nie ma innego wyjścia. I to była ta właśnie sytuacja w 1863 roku. Nie bardzo było jakiekolwiek inne sensowne wyjście, które można by tym ludziom zaproponować. Moment był jak najbardziej niesprzyjający. Styczeń, środek zimy to nie jest moment na wszczynanie wojny partyzanckiej i bieganie z bronią po lasach. No ale od tej chwili zadecydował margrabia Wielopolski, ogłaszając bramkę. Czyli podsumowując, nie było to szaleństwo, jak stara się nam obóz, że się tak wyrażę, antypatriotyczny wmówić. Nie było to szaleństwo, tylko to była wierność sprawie, konieczność. I jakie byłyby koszty alternatywne, gdyby powstanie styczniowe nie wybuchło? No cóż, w powstaniu styczniowym i powstaniu listopadowym w sumie zginęło bądź poszło na zesłanie jakieś 140 tysięcy ludzi. A wybrano z Królestwa Polskiego między powstaniami ponad 300 tysięcy ludzi. Pewnie, że innych jakościowo, bo co innego są ochotnicy zgłaszający się pod sztandary narodowe, a co innego rekrut wybierany jak leci.
w wojnie rosyjsko-tureckiej z lat 70., tej, na której dorobił się Wokulski, 77-78, 40% żołnierzy walczących w armii rosyjskiej na Bałkanach to byli Polacy. Oni też tam przecież ginęli. Ci, którzy mają okazję odwiedzić Wilno, zapraszam, żeby przy wejściu do kościoła świętego Piotra i Pawła zwrócili uwagę na tablicę epitafijną młodego polskiego szlachcica wystawioną tam przez jego rodziców. Ten człowiek zginął w 1848 czy 9 roku jako oficer rosyjski, tłumiąc powstanie węgierskie. Więc takie były koszty niepodnoszenia broni przeciwko zaborcy. To nie było tak, że Polacy nie ginęli, nie walczyli. Nie mówiliśmy tutaj też przecież o stratach w wojnie krymskiej, gdzie również w mundurach rosyjskich ginęli Polacy. Nie było żadnych widoków na liberalizację systemu w Polsce. Natomiast to, co było wielkim zwycięstwem powstania, może powiem nieco z innej strony, uznane i słusznie przez Polaków za wielkie zwycięstwo, zwycięstwo w wojnie bolszewickiej 1920 roku, było zwycięstwem militarnym, pełnym i połowicznym zwycięstwem politycznym, albowiem celu politycznego wojny w istocie nie zrealizowano. Tym celem była nie tylko niepodległość Polski, ale i utworzenie Federacji Narodów między Polską, między Niemcami a Rosją, z Ukrainą w roli i Polską w roli głównej. Tego celu nie zrealizowano. Powstanie styczniowe było jak gdyby odwrotnością tej sytuacji. Przegrało militarnie, ale cel, istotny cel polityczny, oczywiście nie najważniejszy, bo najważniejszym była niepodległość, ale cel polityczny w postaci uwłaszczenia, a tym samym uobywatelnienia chłopów, zrealizowano. Chłop polski został stracony dla Rosji, albowiem dekret powstańczy nadawał mu ziemię na własność i rząd rosyjski musiał przelicytować powstańców. Ich przelicytował, ale to oznaczało, że warunki uwłaszczenia w Królestwie Polskim były lepsze niż w Imperium Rosyjskim. W Imperium Rosyjskim nie nadano własności indywidualnej chłopom. Nadano własność gminom, czyli stworzono podstawy pod późniejsze gospodarstwa kolektywne, pod kołchozy. Nie było bowiem psychologii właścicieli, indywidualnych właścicieli odpowiedzialnych za swoje życie, swoje majątki, swoje gospodarstwa. W Polsce, na Litwie, tej historycznej, czyli na Białorusi, na Ukrainie było. Tam była indywidualna własność ziemi, co tworzyło z tych ludzi gospodarzy. Do tego dołożono później pracę oświatową, organiczną. Te 30% ludności Królestwa Polskiego, jakie umiały pisać i czytać, to trzeba pamiętać, że spośród tych 30% 50% nauczono w tajnym nauczaniu po powstaniu styczniowym. Ale bez tego bez tej podwalin fundamentu właścicielskiego nie byłoby klasy chłopów posesjonatów, że tak powiem, chłopów gospodarzy. I to różniło strukturę społeczną Polski od struktury społecznej Rosji w 1917-18 roku, kiedy chłopi polscy poszli masowo na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej i bez protestu dali rekruta do Wojska Polskiego, które pobiło bolszewików, a chłopi rosyjscy poszli wyrżnąć swoje elity i dali się uwieść ideologii bolszewickiej. To, że w Polsce tak nie było, myślę, że było zasługą niewyłączną, bo także oczywiście i później wymagało to pracy organicznej, ale było zasługą powstania styczniowego właśnie w tym wymiarze właścicielskim, tworzenia z chłopów polskich, nie jakichś komorników, którzy bez poczucia własnej własności, a zatem i godności, poniewierali się gdzieś po cudzych chałupach i cudzych gruntach, tylko mogli przyjąć słuszną zasadę, że swojego cudzego nie chcę, a swojego nie dam. I to był krok fundamentalny do stworzenia nowoczesnego narodu polskiego. To jeszcze trwało, ale bez tego kroku mogłoby się nie udać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za przedstawienie nam, jak wyglądało powstanie styczniowe. A słuchaczom, do słuchaczy mam prośbę, żebyśmy spojrzeli jeszcze raz na powstanie, nie w sposób taki, jak nam w niektórych gazetach sugerują. I pamiętajmy o tych powstańcach, pamiętajmy o bohaterach, którzy byli wierni sprawie. To nie byli szaleńcy, to byli
patrioci, którzy... To, może jeszcze dodajmy, że to było ostatnie powstanie wszystkich narodów dawnej Rzeczypospolitej. To nie było powstanie polskie, to było powstanie polsko-litewsko-białoruskie z drobniejszymi wystąpieniami na Ukrainie. Dla Białorusinów jest to w ogóle największa legenda narodowa, albowiem tamten ruch był dosyć potężny. Poza tym tylko w polskim powstańczym obozie wojskowym można było być Białorusinem. W obozie rosyjskim nie było Białorusinów, bo Rosjanie zabraniali tego typu świadomości narodowej. Z powstaniem styczniowym wiąże się także zatem pierwsze polityczne poruszenie nowoczesnej Białorusi w postaci Konstantego Kalinowskiego, czyli Kastusia Kalinowskiego, który pisał po białorusku, chociaż alfabetem łacińskim, list spod moskiewskiej szubienicy do współobywateli zwanych tam przez siebie Litowcami, czyli Litwinami, ale to właśnie odzwierciedlało tę jeszcze wielonarodową, czy wręcz ruską w rozumieniu białoruskiej strukturę i charakter dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, do której starano się nawiązać. I jeszcze ostatnie zdanie. Wszystkie polskie powstania narodowe, duże, od Konfederacji Barskiej przez insurekcję kościuszkowską, powstanie listopadowe i styczniowe, wybuchały w sytuacji, w której naprawdę nie było innego wyjścia. Gdyby się głębiej przyjrzeć okolicznościom, to jest jasne. To może już w tej chwili nie ma czasu, żeby te wszystkie szczegóły jeszcze raz tutaj omawiać, ale warto na to zwrócić uwagę, że to był moment przymusu, czy redukcja brygady Madalińskiego, która rozpoczęła insurekcję kościuszkowską, bo groziło jej wcielenie do wojska rosyjskiego, czy mobilizacja Wojska Polskiego do wojny przeciwko Francji i Belgii, co sprowokowało wybuch powstania listopadowego, czy wreszcie branka, która sprowokowała powstanie styczniowe. Trudno uznać, że milczenie w tej sytuacji i zgodzenie się, czy to na wcielenie do armii rosyjskiej, wcielmy teraz jakąś brygadę Wojska Polskiego do armii rosyjskiej, zobaczymy, co będzie, tak? Zmobilizujmy Wojsko Polskie i poślemy Polaków na wojnę przeciwko Belgii i Francji, zobaczymy, co będzie. Albo na 25 lat wcielmy 20 tysięcy młodzieży warszawskiej do armii rosyjskiej, wyślijmy do Czeczenii i też zobaczymy, co będzie. To są sytuacje w zasadzie bezdyskusyjne. Oczywiście. Zatem gloria victis. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Dziękuję bardzo i zakończę jeszcze hasłem z tamtego czasu. W imię Ojca, Ducha, Syna, cenasza nasza modlitwa, jako Trójca ta jedyna Polska, Rus i Łytwa. Oby to się spełniło kiedyś w przyszłości jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Co robi prawdziwa kobieta w sytuacji trudnej, napiętej, stresowej? Piecze placek ze śliwkami. Bez miodu tego nie rozgryzę. I przechodzimy do drugiej części naszej audycji. Jest to część poświęcona rozwojowi państwa nadopiekuńczego, idei państwa socjalnego. Ta część jest na żywo i można dzwonić do nas. A naszym gościem jest Seweryn Szwarocki. Witamy serdecznie. Witaj, Jabolu. Witam cię, Sewerynie. Powiedz nam... Swoim standardowym powitaniem, które bardzo lubię. Lubisz je? No to właśnie faktycznie powinienem od niego zacząć. Precz z komuną! Teraz i zawsze. No, ja się cieszę, że to nawet goście nasi się tutaj domagają takiego powitania. To jest istna radość, Sewerynie. Naprawdę tutaj ucieszyłeś me zbłąkane serducho, że, prawda, wywołałeś to. Ja bym po prostu już... Wywołałem ja, bo już wiesz, rozmawiają na media, że już 20... ponad lat żyjemy bez komuny, a ja tę komunę ciągle jeszcze na ulicach widzę i w przepisach i w tej całej biurokracji, więc no nie wiem, czy wiesz, ale mamy 3 razy więcej urzędników niż w ostatnich latach komuny. No to kiedy ta komuna była większa? Wtedy czy teraz? No i 3 razy więcej w oficjalnych statystykach, a w tych nieoficjalnych statystykach, do których się prasa dogrzebała, jest jeszcze drugie tyle urzędników, tylko że nie na etatach, a na umowach, zleceniach, na umowach o dzieło i tak dalej, a biorą jeszcze więcej, czy tyle samo i jeszcze więcej, co ci na etatach, więc no,
Super jest, wspaniale. No, a co do tego jabolu doprowadziło? No właśnie widzisz, to państwo socjalne, można powiedzieć. No właśnie, skąd się wzięła idea, cały pomysł na stworzenie państwa socjalnego? No, powiem ci, że postawiliśmy przed trudnym pytaniem, bo to bardzo nie odpowiedzieć. To raczej się nie zrodziło w głowie jednego człowieka, a z różnych okoliczności i decyzji poszczególnych osób wyrosło nam potem coś, z czym niestety musimy się dzisiaj mierzyć. Tak naprawdę no powiem, że teraz zupełnie nie rozbiję się, nie wiem od czego zacząć. Od czego zaczynamy? Od historii? Czy od... Może właśnie od historii, bo pomysł sam to właśnie bez kontekstu historycznego, czy by był realizowany? Raczej niekoniecznie. Zacznijmy od historii. Jak wyglądała sytuacja przed istnieniem państwa socjalnego? Mhm. To znaczy, ja wolę tak. Problemy socjalne, można powiedzieć, te, które dzisiaj byśmy nazywali socjalnymi, były tak naprawdę zawsze na świecie. Byli ludzie biedni, byli ludzie chorzy, byli ludzie starzy. Z tym, że kiedyś jakoś nikt nie wpadł na pomysł, że to państwo musi się zajmować tymi wszystkimi sprawami i że każda prywatna sprawa czy problem poszczególnych ludzi musi być rozwiązywana przez państwo. W związku z tym w wiekach średnich czy wcześniejszych tego typu kwestie, zadania różne pomocy, opieki przede wszystkim były realizowane w ramach rodziny. Ale nie tylko. Organizowały się różne, nie wiem, gminy wiejskie, różne stowarzyszenia sąsiedzkie, korporacje zawodowe pomagały swoim członkom. No taką instytucją bardziej sformalizowaną i zinstytucjonalizowaną, która świadczyła różnego rodzaju pomoc, był oczywiście Kościół. Kościół, który, no gdyby była to działalność może nie tyle sformalizowana, tak jak dzisiejsze państwo, to była to taka pomoc charytatywna. W kolejnych wiekach, kiedy kraje Europy nawiedzały różnego rodzaju na przykład kataklizmy, epidemie, głody, jakieś klęski, często państwa gdyby jednorazowo zaczynały no, świadczyć pomoc obywatelom dotkniętym przez tego typu wydarzenia, ale było to właśnie takie bardziej doraźne, mające no, jak gdyby w obliczu takich przykrych konsekwencji no, wydźwignąć obywateli, którzy no, jak gdyby nie dotyczyło to pojedynczych osób, tylko dotyczyło to jak gdyby całej społeczności, więc wtedy jakoś jednorazowo wkraczało państwo. I tutaj mógłbym dodać, że też nie było to, nie była to pomoc taka systemowa, tylko w epoce monarchii król, jeżeli pomagał tak jakby od siebie, dysponując skarbcem królewskim. Bo jak gdyby ideą pomocy jest to, że dajesz coś jak gdyby swojego, tak? Swoją własność, a nie zabierasz innym, żeby jeszcze innym pomóc. No i po drodze zabrać troszkę, albo troszkę więcej. Tak. To dzisiaj popularne, to do tego na pewno dojdziemy. Później, wiesz, na przykład w XVI wieku, no więc wtedy pojawiły się takie pierwsze, nazwijmy to ustawy socjalne. Pionierem w tym zakresie była Wielka Brytania, właściwie no, aż do wieku tego w tych kwestiach socjalnych, z tym, że te ustawy jak gdyby miały taką zupełnie inną filozofią niż te obecne. Bo na przykład w 1536 roku zakazano żebractwa, albo od 1576 zaczęto jak gdyby umieszczać ubogich w takich zakładach pracy przymusowej. To były takie zakłady, gdzie państwo oferowało im pomoc przy uczeniu do zawodu
oni tam mogli pracować, wyuczyć się na rzemieślników i potem no, pracować już na własny rachunek. Czyli jak gdyby ideą tej pomocy socjalnej w tych wiekach 16-17 była raczej chęć dania ludziom wędki, tak żeby sobie lekko im pomóc, żeby sobie potem poradzili, niż dawania im nieustannie ryby i jak gdyby uzależniania ich od siebie. No właśnie. Co dalej? Jak to się rozwijało dalej? No więc słuchaj, może tak troszkę przeskoczymy, bo właściwie no, w tych wiekach do właściwie XIX filozofie czy filozofowie ekonomiści no, postulowali takie tezy, że właśnie pomoc to jest niemoralna, że redystrybucja dochodu jest niemoralna. Mieliśmy wtedy tam Adama Smitha, Jakuba Rousseau i tak dalej, którzy to no właśnie jak gdyby filozofia toczyła się wokół właśnie takiego liberalnego patrzenia na świat, na gospodarkę, dzięki czemu kwestie socjalne jak gdyby się nie przebijały. Chciały się one przebijać pod koniec XIX wieku. I właściwie do takiego twórcy nowoczesnego państwa socjalnego, które rozwinęło się do tego, co mamy dzisiaj, uważamy oczywiście kanclerza Bismarcka, który wprowadził ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, emerytalne i tak dalej. Dlaczego? Może wiesz, pewnie wiesz. No, wiem. Trochę naokoło bym opowiedział o powstaniu idei, a skądś o tej praktyce, bo on wprowadził emerytury dla urzędników własnych, co jest bardzo istotne praktycznie, a co do teorii, to też ciekawe było i o teorii bym się chętniej wypowiedział. Znaczy, zasadniczo ja bolu powody, nie tylko Bismarcka, ale potem i u kolejnych, pod koniec XIX wieku, wprowadzania no, jak gdyby ustawodawstwa socjalnego było to, że pod koniec XIX wieku zwiększała się liczba osób, liczba ludzi uprawnionych do głosowania. No właśnie. Nadano powszechne prawa wyborcze na coraz większą skalę, najpierw tam chłopom piśmiennym, później tam różne tam cenzusy komu, aż wreszcie no, właściwie to prawo wyborcze stało się powszechne. I to spowodowało, że politycy, chcąc jak gdyby zyskać głosy tych wyborców, no zaczęli obiecywać wróżki na wierzbie i zaczęli zachęcać ich, czy wprowadzać te kwestie do swojego manifestu politycznego, tak aby po prostu robotnicy na nich głosowali. To była walka właśnie o głosy robotników. Właściwie to były dwie kwestie. Jedna kwestia to właśnie była taka polityczna, a druga to była pragmatyczna. Ponieważ no, jak gdyby rozwój ruchu robotniczego pod koniec XIX wieku spowodował, że bardzo często były różne zamieszki, strajki, robotnicy narzekali na różne ciężkie warunki pracy, na właśnie brak rozwiązań różnych kwestii no, socjalnych. W związku z tym, jak gdyby władze, obawiając się jakichś ruchów społecznych, zaczęli to mitygować przez wprowadzanie coraz to kolejnych no, jakichś takich rozwiązań, które miały ten ruch, można powiedzieć, spacyfikować. Na przykład we Włoszech pod koniec XIX wieku w przestrzeni 5 lat, bodajże że to było w latach 81-86, było aż 300 strajków we Włoszech. No to pokazuje jak gdyby skalę takich napięć. No i to ustawodawstwo było też wprowadzane raz, żeby zyskać głosy tych wyborców, a dwa, żeby jak gdyby no, zmitygować ich aktywność. No ja tutaj mogę uzupełnić jeszcze, że prócz takiego topornego pragmatyzmu pomysł był też
całkiem szczytny w otoczce całego tego wprowadzania praw socjalnych, czy socjalu, mianowicie właśnie związane z rozwojem, dostępnością praw politycznych, praw do głosowania. Idea była dosyć liberalna, mianowicie pomysł był taki, że skoro ci ludzie otrzymali prawa polityczne, otrzymali wolności w ekonomii, wolności osobiste, no ale cały czas nie mogą z nich skorzystać. To trzeba im pomóc, żeby byli w stanie skorzystać. I też na takiej podstawie sugerowano, że ten socjal to tak trochę pomożemy i potem już nie będzie potrzeba, a jednak się rozwijało właśnie ze względu na ten suchy pragmatyzm. I oddaję ci głos z powrotem. Znaczy, wiesz, Abolus tą pomocą wtedy pod koniec XIX wieku, czy na początku XXI, tak bardzo nie przesadzał, bo liczby pokazują, że wtedy państwo socjalne to było kurą znoszącą złote jajka dla rządzących takim państwem, ponieważ więcej tak naprawdę zbierano składek, niż de facto ponoszono kosztów z tytułu państwa socjalnego. Jak sobie prześledzimy bilans takiego włoskiego ZUS-u, można powiedzieć, to do II wojny światowej on odnotowywał zyski każdego roku. Więc ludzie żyli krótko, często ludzie nie dożywali tych emerytur, składki płacili, więc do II wojny światowej właściwie państwo socjalne wydawało się świetnym wynalazkiem, które właściwie jeszcze przynosi kod do budżetu. Może byśmy już Jabłonu przeskoczyli na ten czas po II wojnie światowej, bo do tego czasu II wojny światowej właściwie we wszystkich krajach zachodnich wprowadzono w ślad za Bismarckiem te wszystkie prawa, o których mówiłem. Czyli to były, były trzy podobne schematy wprowadzania czy rozwoju ustawodawstwa socjalnego w poszczególnych krajach. Ta ekspansja dotyczyła jakby trzech kwestii. Pierwsza to była kolejnych programów. Zazwyczaj zaczynano w krajach od ubezpieczeń, od wypadków przy pracy, potem były ubezpieczenia chorobowe, renty, emerytury, na koniec ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Po II wojnie światowej zazwyczaj były zasiłki rodzinne, różne tam związane z ciążą i tak dalej. Drugi schemat dotyczył pokrycia, czyli jakby na początku to ustawodawstwo dotyczyło tylko pracowników kluczowych obszarów, jakiegoś górnictwa, przemysłu stalowego i tak dalej. Później zaczęto je rozszerzać w kolejnych latach na kolejne sektory przemysłowe, rolnicze, usługowe. I wreszcie trzeci schemat dotyczył ekspansji. W poszczególnych latach, jakby przez kilkadziesiąt lat od wprowadzenia, zwiększano kolejne jakby grupy beneficjentów. Następnie też zwiększano wysokość świadczeń. I wreszcie łagodzono kryteria przyznawalności takich uprawnień. Po II wojnie światowej w bardzo wielu krajach jakby uzależniono też wysokość świadczeń od dochodów, czyli powiązano świadczenia z dochodem. No i to wszystko, co sobie powiedzieliśmy, to wszystko działo się w tych krajach do II wojny światowej. To taka ekspansja, coraz więcej programów, coraz wyższe świadczenia, coraz więcej osób mogło je otrzymywać, spowodowało, że w końcu, po II wojnie światowej stało się to zauważalne, te programy zaczęły mieć swoje fiskalne konsekwencje. Bo o ile spojrzelibyśmy sobie na liczby, mimo nasi słuchacze niestety nie mogą obejrzeć żadnego wykresu, który chciałbym pokazać, ale do właściwie
końca XIX wieku. Wszystkich krajach rozwiniętych, takich jak Wielka Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone, Francja i tak dalej, wydatki sektora finansów publicznych Jabolu były co 10% PKB. Natomiast obecnie to jest w zależności od krajów od 45% do 60% PKB. Wydatki sektora finansów publicznych. Czyli widzimy, strasznie się to roztyło. No roztyło się strasznie, czyli pięciokrotny wzrost państwa, można powiedzieć całego, przez te 100 lat. I za tą zmianę, jak to wiedzieli różnymi badaniami różni badacze, odpowiada głównie wzrost wydatków socjalnych. Można powiedzieć, że ten wzrost około, w zależności od kraju, od 70 do 90% był zdeterminowany właśnie wyłącznie przez wzrost wydatków socjalnych. Czyli można powiedzieć, i ja bardzo lubię to zauważać, obecnie mamy, no ciągle mówi nam się w telewizji od kilku lat o kryzysie finansowym, co go spowodowało, jak gdyby taką, doraźnym powodem, takim krótkookresowym powodem jest, no wiemy wszystko tam banki, które nam narosły tam na, w sektorze nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, które potem, wiadomo jak to wszystko wyglądało. Te banki narosły dlatego, że Stany Zjednoczone obniżały swoje stopy procentowe. A dlaczego obniżały stopy procentowe? No dlatego, że zresztą nie tylko Stany Zjednoczone, ale również wiele innych krajów zaczęło borykać się z kłopotami w równoważeniu swoich budżetów. A dlaczego zaczęło się borykać z takimi kłopotami? Ano właśnie, bo coraz większe wydatki socjalne, które generowało, no jak gdyby trudno było pokrywać. Tak naprawdę ten kryzys finansowy, który mamy obecnie, te problemy wielu krajów, takich jak Grecja, mają swoje głębsze przyczyny, można powiedzieć, 100 lat temu, kiedy tworzyło się państwo socjalne, a to, co mamy dzisiaj, to jest jego fiskalna konsekwencja tego, że ono po prostu zaczęło bardzo dynamicznie wzrastać, jeśli chodzi o wydatki. No właśnie. A oprócz tego rozpasania państwa socjalnego mamy do czynienia z patologiami, które wytwarzają się w oparciu o te mechanizmy socjalne. Jakie to są patologie? W życiu społecznym, bo w życiu finansowym to już wymieniłeś pokrótce. Znaczy może jeszcze jedną istotną rzecz, zanim odpowiem na to pytanie, to powiem, że no bo niektórzy na przykład, z którymi rozmawiam, czy tam w wielu miejscach coś już mówiłem na temat państwa socjalnego, zastanawiam się, jak to jest, że to państwo socjalne ciągle rośnie. To znaczy, czy te rządy są tak głupie, że ciągle wydają coraz więcej. Częściowo tak, ale nie zawsze. Bo jak gdyby oprócz takich zmian czy wzrostu wydatków wynikającego ze zmian systemowych, gdzie to nie wiem, wprowadzamy jakieś nowe programy, zwiększamy jakieś świadczenia, gdzie to zależy od decyzji polityków, wzrost wydatków może być również wynikiem jak gdyby zmieniających się sytuacji, na przykład starzącego się społeczeństwa, które jak gdyby no częściej korzysta ze służby zdrowia, czy też dłużej pobiera emeryturę w związku z tym, że dłużej żyje i tak dalej, i tak dalej. Czyli ceteris paribus, nawet jeżeli rząd nic nie robi, nic nie zmienia, to wydatki mogą rosnąć przez fakt, że państwo socjalne opiera się na pewnym prawie doświadczeń. To znaczy, jeżeli spełnione są odpowiednie okoliczności, przysługuje ci odpowiednie prawo. W związku z tym, jak na przykład starzeje się społeczeństwo, a tobie przysługuje prawo do pobierania emerytury, jak żyjesz dłużej, no to państwo na tym traci, bo musisz tą emeryturę dłużej wypłacać. I teraz przechodzimy do tych patologii, ponieważ takim czynnikiem, który powoduje wzrost wydatków również, mimo że nic innego się jak gdyby nie zmienia w gospodarce, zresztą w społeczeństwie, są właśnie patologie. Patologii jest wiele.
badaczy, który bardzo lubi się zajmować właśnie tym tematem, jest taki szwedzki ekonomista, Axel Lindbeck, który, proszę Ciebie, nasi drodzy słuchacze, nie wiem, zaobserwował wiele takich prawidłowości, które występują w państwach socjalnych. Na przykład, jeżeli wprowadzamy wysokie zasiłki dla kobiet samotnie wychowujących dzieci, no można powiedzieć, no bardzo słuszna idea, żeby takim kobietom pomóc, tym dzieciom, no to się okazuje, no w państwach nagle jest coraz więcej kobiet samotnie wychowujących dzieci. Skąd one się biorą? Często żyją one ze swoimi partnerami, byłymi mężami, bardzo dobrze, ale jednocześnie pobierają wysokie świadczenia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci. Chyba przypadek. Myślę, że nie powinniśmy wysuwać zbyt daleko idących wniosków z takich obserwacji. Oczywiście. Nie można popadać w przesadne podejrzenia. To są. Trzeba zrozumieć ludzi. Kolejną taką zupełnie przypadkową zbieżnością jest to, że kiedy obserwował sobie długości trwania zasiłków dla bezrobotnych w różnych krajach, to okazało się, że im dłużej wypłacano zasiłek dla bezrobotnych, tym dłużej ludzie szukali pracy. To znaczy, jak wypłacali zasiłek przez 3 miesiące, to akurat tak średnio ludziom mniej więcej 3 miesiące zajmowało znalezienie sobie pracy. A jak 9 miesięcy, no to akurat tak się zdarzyło, że przez 9 miesięcy szukali tej pracy średnio. Więc to jest ciekawa obserwacja. Albo znowuż ciekawe obserwacje, że na przykład w Szwecji obserwuje się kilkunastoprocentowy wzrost zachorowań mężczyzn w czasie trwania dużych imprez sportowych. Choroba. Ciekawe no, dlaczego. Powiem ci, chorują, kiedy są jakieś imprezy sportowe, bo jakiś wirus się przenosi. No bo chyba nikt z nas nie podejrzewa, że oni chorują na niby, żeby sobie na te imprezy pojechać albo żeby oglądać. Nie, no skąd? Kto by tak... Nie, tak się nie robi, nie. Oczywiście, to jakiś wirus musi być sportowy. Trzeba to wykryć, sfinansować program badawczy, żeby zbadać przyczynę i oczywiście, no... Czy usunąć? No, nie wiem. To raczej minister zdrowia się powinien tym zająć, a nie minister polityki społecznej, prawda? Jabolu niestety się okazuje jest, że to państwo socjalne powoduje, no to się tak mądrze nazywa w literaturze, erozję norm społecznych, do których również zalicza się tak zwany moral hazard, to znaczy, jak na przykład masz wysoki zasiłek dla bezrobotnych, który na przykład w niektórych krajach wynosi 80% twojej dotychczasowej pracy, płacy, no to za bardzo to twoje ryzyko czy koszty związane z ryzykiem i utraty jest mniejszy. W związku z tym zaczynasz się spóźniać częściej, zaczynasz przychodzić do pracy po imprezie, zachowujesz się mniej odpowiedzialnie, no bo jak ją stracisz, no to naprawdę straciłeś tylko 20% swoich dochodów, a jeszcze będziesz na bezrobociu, na którym w sumie nie musisz nic robić. Więc to powoduje, że ludzie, idea była słuszna, tutaj chcieliśmy tam pomóc ludziom, którzy będą w trudnej sytuacji, jakichś losowych przypadków, ale okazuje się, że ludzie się do tego dostosowują, zaczyna działać taka teoria wyboru publicznego, opracowana przez Jamesa Buchanana, profesora Buchanana, który niestety parę dni temu odszedł, ale był bardzo wybitnym ekonomistą, który właśnie opracował taką teorię pokazującą, że ludzie zachowują się racjonalnie, że ten racjonalizm może powodować, że będą właśnie wykorzystywać tego typu sytuacje dla swoich własnych korzyści. Czyli jeśli jesteś świadomy, że możesz sobie iść na takie zwolnienie, brać kasę i nic ci za to nie grozi,
no to będziesz to robił. I państwo wprowadzając takie ustawodawstwo, jakby generuje takie patologie, również korupcyjne. Bardzo wiele przykładów empirycznych, gdzie no po prostu kupczy się różnymi przywilejami socjalnymi, na przykład rentami, bardzo popularne, gdzie no jedna decyzja urzędnika właściwie wystarczy, żeby dać ci tam którąś grupę inwalidzką i żebyś miał po prostu no, rentę od państwa do końca życia. I wychodzą takie kwiatki, że w wyniku nadania możliwości otrzymania renty dostają tę rentę w wyniku łapówki ludzie zdrowi, a ludzie, którzy są całkowicie pozbawieni możliwości pracy, jacyś bardzo okaleczeni, dostają renty czasowe, które i co jakiś czas muszą udowadniać, że oni nie są w stanie wrócić do jakiejkolwiek pracy. Dokładnie, dokładnie tak. Ja będę przypomniał taki żart, który, no, prawdziwy, który chodzi w internecie, gdzie osoba bez nóg chodziła właśnie do takiego urzędnika i ciągle jej wypisywał czasową rentę. No i w końcu ta osoba poszła kolejny raz do lekarza, żeby tam odpowiednie badania przeprowadził i dał skierowanie do tej renty. No i lekarz się wkurzył, bo no bo tam co roku chyba przychodzi ta osoba po tą czasową rentę. Znaczy, nie przychodzi, bo... jeżeli mamy być ściśli, tylko... No i być ściśli, to nie. Przyjeżdża, czy... tak, słuszna uwaga. No i lekarz się w końcu wkurzył i napisał do tego urzędnika, panie, jemu już te nogi, kurczę, nie odrosną. No właśnie, to jest bardzo, bardzo dobrze przedstawiający absurd, absurdy wynikające z takiej konstrukcji systemu. To też pokazuje, być może to wcale nie była sensowna decyzja urzędnika, bo popatrz też na takie patologie, na przykład, które powoduje państwo socjalne, to też jest związane właśnie z tą teorią wyboru publicznego, że o dziwo, te instytucje, czy różne urzędy, czy agencje powołane do zwalczania różnych problemów, patologii, zazwyczaj nigdy nie są w stanie się z nimi uporać. Wręcz przeciwnie, one jakoś dziwnym trafem potrzebują coraz więcej środków, mimo że powstały te agencje, ale walczą z tym problemem, to on jest coraz poważniejszy i te agencje potrzebują coraz więcej pieniędzy, zatrudniają coraz więcej ludzi, i okazuje się, to taki profesor, już go zapomniałem, robi takie badania, które pokazywały, że właśnie takie instytucje zajmujące się szeroko pojętą różną pomocą, czy też również spełniające jakieś tam funkcje publiczne, zwalczania jakichś tam różnych patologii, zazwyczaj czerpią z budżetu dwa razy więcej środków, niż byłoby im potrzebne w realizacji tego, co realizują. Więc słuchaj, no, znowu, znowu Sewerynie, popadasz w jakiś negatywizm, bo po prostu nie rozumiesz, na czym polega to wszystko. Nie dojrzałeś widocznie do całego tego systemu, bo na tym sprawa polega nie na tym, żeby złapać króliczka, ale żeby gonić go. Bo dzięki temu pokazujesz, że ten urząd jest potrzebny. Bo gdybyś złapał króliczka, to wiele ludzi by musiało w urzędzie stracić pracę, bo okazałoby się, że problem jest rozwiązany. A tak ciągle problem trwa i ustrój ten bohatersko zwalcza właśnie ten problem, który sam wcześniej stworzył. No właśnie. No. Czyli wszystko w porządku. Skoro problem został stworzony, zaplanowany, no to planowo można z nim się ścierać. No i jabolu, tak naprawdę tych patologii jest wiele, wiele więcej. No pomijając to, że w ogóle zniechęca ludzi do aktywności, że jak im więcej robisz, tym więcej ci zabiorą, że powstaje taka, no, taki klimat takiej bezradności, no bo właściwie jak jest jakiś problem, no to
jak się ogląda czasem telewizję, no to jest takie wrażenie, że jest jakiś problem czyjś prywatny, no to każdy oczekuje, że państwo go rozwiąże. Że państwo przyjdzie i no jak coś tam się stało, no to gdzie jest państwo? Dlaczego państwo nie reaguje? Nie ma właśnie takiego podejścia, że to no my jesteśmy kowalami własnego losu, my powinniśmy być przedsiębiorczy, my powinniśmy dbać o... O siebie nawzajem? O siebie nawzajem. O, to też dobrze, że poruszasz tą kwestię, bo też badania pokazują, że rozrost państwa socjalnego generuje takie zjawisko, które się nazywa w literaturze crowding out, czyli zjawisko wypierania. Czyli badania po polsku pokazują, znieczulica. Im więcej państwo zabiera nam w podatkach, tym ludzie stają się mniej hojni. I mniej po prostu, no właśnie, nie wiem, wpłacają na organizacje charytatywne, czy mniej po prostu pomagają innym, ponieważ stwierdzają sobie, no, że skoro płacą podatki, to państwo powinno wszystkie problemy rozwiązywać, więc czuje się już usprawiedliwienie. No właśnie, to po polsku nazywa się znieczulica, więc... Znieczulica, którą to też powoduje to państwo socjalne. Ja się temu wcale nie dziwię, na bolu. Jeżeli sobie wymieniliśmy właśnie tych różnych pseudo niepełnosprawnych, którzy pobierają renty, pseudo chorych, którzy niby chorują i tak dalej, ja się wcale nie dziwię, że jak gdyby ludzie nie chcą pomagać, bo jest bardzo wiele nadużyć. No właśnie. No i myślę, że powinniśmy dojść do puenty, bo godzina już późna. Państwo socjalne zdawało się u zarania swego pomysłem dobrym, rozwiązującym problemy, które są od zawsze, bo problemy socjalne były i są i będą. Przy czym okazuje się, że zamiast zwalczać problemy, tworzy je, generuje i kosztuje takie państwo coraz więcej. Czy coś do tego podsumowania należałoby jeszcze dodać? Dokładnie. Co należałoby do tego podsumowania dodać? Przede wszystkim to, że może na koniec, że niestety, no bo pytanie, no skoro jest, jak się okazuje, tak źle, jak sobie nakreśliliśmy, to dlaczego go nie redukujemy? Dlaczego ono ciągle istnieje? No, no niestety właśnie istnieje, bo ma takie bardzo konkretne korzyści, takie, które no, można dotknąć i zobaczyć, jak sobie dostaniemy ten, nie wiem, zasiłek, czy tam, nie wiem, idziemy do lekarza za darmo, ale niestety bardzo rozmyte koszty, których ludzie nie widzą. A tak naprawdę i wszyscy mają takie wrażenie, że to ktoś za nich płaci. To jest nieprawdą, im żonką. Bo niestety każdy z nas już za siebie zapłacił, a nawet więcej, a później jeszcze i tak się wkurzy i prywatnie zapłaci i w rezultacie kilka razy płacimy na to, żeby w końcu i tak pozostać niczym. Więc jak to mówił Bastiat, oprócz tego, co widać, staramy się dostrzegać to, czego nie widać. I może wtedy przyjrzymy na oczy i wreszcie skonstruujemy jakiś system instytucjonalny, który tych patologii nie będzie generował, a który pozwoli obywatelom rozwijać swoje aktywności, swoje talenty do służenia innym, a przez to do życia w prawdziwym państwie dobrobytu, a nie takim, jakim nazywane jest państwo socjalne. No właśnie, czego sobie i naszym słuchaczom życzymy i pamiętajmy, że jeżeli coś jest dawane za darmo, no to zastanówmy się, czy na pewno jest za darmo. W przypadku państwa socjalnego to już nie my płacimy, to płacą nasze dzieci, nasi wnukowie w tym momencie. Tak jest, żeby to państwo trwało, generowany dług i bądźmy dla nich łaskawi. Przecież nie byli jeszcze
tak niegrzeczni ci nasi nienarodzeni potomkowie, żebyśmy ich karali. Ja bo jak to powiedziałeś, to mi przyszła taka refleksja, że może dlatego właśnie taki jest mały przyrost naturalny w Polsce. No bo w sumie jak ja nie spłodzę dzieci, to to te moje dzieci nie będą płacić. A no tak. W sumie ostatnio... Ludzie nie chcą, żeby te ich dzieci płaciły, no. Tak, niech to płaci dziecko sąsiada. Ostatnio nawet rozmawiałem z jednym z kolegów, czemu popiera Platformę Obywatelską wciąż, bo przecież ona generuje tyle długu. Ty się nie zastanawiasz nad tym, że twoje dzieci będą to musiały spłacać? On stwierdził, że najpierw to trzeba dzieci mieć. Więc... No i niech to będzie puenta. Dziękuję ci, Sewerynie, za wystąpienie w konserwie z bardzo ciekawym tematem. No i co? Dziękuję również, Bolo, dziękuję słuchaczom. Byłem bardzo miło. No to co? Precz z komuną! Teraz i zawsze. To dobranoc. Po tej stronie dobranoc. Był Jabolissimo, z naszymi gośćmi dzisiaj byli Przemysław Żurawski-Welgrajewski oraz Seweryn Szwarocki. Dobranoc. To wąsarz wesoły chórek, barytom tenor bas. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają nas. Kończy. Ej, kurwa, pozabija. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy, dawaj chodź. Jak wróty ma być zagaszone, nie?